Siemanko widzowie, w ostatnim odcinku niestety zostaliśmy zamknięci w sekretnym pokoju, ale na szczęście chłopaki nas otworzyli i uratowali, ale stała się jedna dziwna rzecz. Słuchajcie, znaleźliśmy w naszym ogrodzie trumnę. Pewnie już na shortsach widzieliście, albo na TikToku. Pójście, tutaj ona jest porozwalana. Nie wiem o co chodzi, dziura w niej. Ona jak widać już jest mega, mega popsuta. Nie wiemy co o tym myśleć. Czy to jest ten kolejny psychopata? Ktoś nas obserwuje czy coś? Nie wiem. Środka niestety wam nie mogę pokazać, bo wiadomo, YouTube ściągnąłby ten filmik, ale ja sam zajrzę i zobaczymy co tu jest. Tak więc dobra, otwórzmy tą trumnę, zobaczmy co jest w środku. Wy niestety nie będziecie mogli zobaczyć tego na YouTubie, ale możecie zobaczyć u mnie na Instagramie, bo to będzie wrzucone bez cenzury. Tutaj jest mój Instagram. O kurde, jakiś worek, włosy, nie wiadomo co. Patrz, kartka, kartka Beskidu. Spotkanie z goblinami jest napisane. O kurde, ty, nie wiem, gdzie to są jakieś gobliny? Spotkanie z goblinami, stary. A wiem, przy drzwiach, na drzwiach jest ten goblin. Przecież z ostatniego odcinka, z poprzedniego. Dawaj, chodź, zobaczymy. Idziemy. O, w sekretnym pokoju były różne dziwne rzeczy i zaraz je zobaczysz. Dziś odcinek poprzedni, widzowie też mogą zobaczyć. Patrz, drzwi są otwarte. Tu w lodówce, stary, jest popsute stare mięso. Co ty gadasz? O nie, ty, zniknęło. Ty, i maska też zniknęła. Mówię ci, serio, to była maska, ja tu byłem z Julką i z Miłoszem wcześniej i tu cały pokój był, stary, zaaranżowany przez jakiegoś przestępcę. Stary, tu była spiska z naszymi rzeczami wszystkim, w sensie kiedy my się pojawiamy w domu i tak dalej, a teraz zostało to podmienione na zwykłą instrukcję. No serio ci mówię. Stary, tu była maska, nie, pamiętam, nie, pamiętam. Nie, zobacz, stary, tutaj na pewno ktoś wchodzi czasami. Wydaje mi się, że musimy to sprawdzić. Nie, stary, ja tam nie wchodzę, nie ma opcji. Zobacz, zobacz, cyferka, jedynka. A jeśli chodzi o to, że to może jakiś jest pierwszy krok czy coś? Może, nie wiem, no, coś no, może to być. Tu, pająki same są, stary. Ty, patrz, patrz. No nie, patrz, nie gadaj. Patrz, jest. Stary, co tu jest napisane? Jesteście obserwowani, nigdy nie otworzycie sekretnego P. Pokoju może. Czyli jest jakiś inny sekretny pokój? No nie gad, nie. Patrz! Jeszcze jest podpisane goblin. Ten gość się nazywa goblin. Podpisuje się jako goblin. Czekaj, a co w trumnie było napisane? Że spotkanie przy goblinie, coś takiego tak, chyba. Z goblinami. Z goblinami. Chodź po, może pod te drzwi zobaczymy o co chodzi, dobra, z tym goblinem. Dobra, dawaj szybko, chodź. Stary, a wiesz co jest najciekawsze? Że tutaj znaleźliśmy klucz do tych drzwi, nie? No. I teraz znowu się zgubiły. Znowu nie się gadaj. Zgubiły klucze do drzwi. Tak. I znowu nie można tego zamknąć. To jest cały czas otwarte i cały czas ktoś może nami sterować naszym domem, bo tu jest cała sterownia. Ty, to ale może to faktycznie ktoś jest na tym strychu. Ostatnio tu była schowana karteczka. Gdzieś tutaj podpowiedzią kolejną, żebyśmy, bo szukaliśmy klucza do drzwi tamtych od tego sekretnego pokoju. Tam też nie wiemy co jest. Za goblinem. To tego nigdy nie otworzyliśmy. Co ty gadasz? Tak. Nie wiem, chłopaki też chyba zgubili klucz. Muszę się ich zapytać. Ale patrz, no jest właśnie, karteczka. Właśnie o tym ci chciałem powiedzieć. Ej, to jest narysowanie klucza. Ej, no. Klucz, gdzie zawsze się chowa? Klucze. Pod wycieraczką. Jest tam coś niebieskiego, zobacz. Ty bez kitu! No. Bez kitu. Pewnie Jack coś chował. Na bank Jack. To jest nasza koperta, stary, z naszego magazynku. No co ty gadasz? Tak, to jest, to jest ten sam marker, co wcześniej było napisane. Zadzwoń, to się spotkamy. Nie wejdziesz. A, że tu nie wejdę. Gdzie mamy zadzwonić? No właśnie, ty gdzie zadzwonić? Może jakiś numer jest? Myślisz, że może tu gdzieś? Czekaj. Ty, stary, odwróć się. A, dzwonek! Słyszałeś? Stary, słyszałeś? Ty. Chodź, zobaczymy. Ty, ale co to było? Coś walnęło. No. Patrz! Drzwi otwarte. Nie gadaj. Drzwi nie. Otwarte. Co jest grane? Patrz ślady. Nie, nie, nabrudziliśmy tu tak na podłodze. Ktoś tu był przed sekundą. Jest druga opcja, patrz, obczaj to, chodź. Stary, ale gdzie miałem pilnować? Dwójka. No. Dwójka. Tu będzie druga pewnie wskazówka. Ty pilnuj drzwi, a ja obczaję czy coś dobra, tu jest. Dobra, stary, mam coś, mam co ty coś. Gadasz? Mam coś. Mam... Kocham sport, najbardziej basen. Zabraliście mi go. Noga, kocham strzelać gole, czyli piłka nożna, chodzi o nogę. Tenis to moja trauma. Podpisane goblin. Stary, idziemy na basen, chyba dawaj, tak, szybko. No, dawaj, leć. Stary, basen jest otwarty. No nie gadaj, tak. Ty. Jest kartka kolejna. Macie tylko jeden wybór, ale nie pomiędzy wiem, czym? Nie wiem. Pływają, pływa noga, stary, i ta paletka od tenisa, rakieta. No. Stary, wydawało mi się, że coś tam przeszło. Gdzie? No tam, za szybą. Nie? Stary, jest. Brawo, teraz poznacie prawdę. Yeah. Teraz poznamy prawdę. Ej. Dawaj tą drugą kopertę sprawdzimy. Dawaj drugą kopertę. Tam było, że niby jeden wybór, ale nie ma. No właśnie. Jakby zawsze mnie to denerwuje w filmach, że ludzie nie sprawdzają wszystkiego, co mogą, nie? Stary, tu jest napisane, mieliście tylko jeden wybór. Za to będzie kara. No nie, stary. Jaka kara? Walnęły drzwi. Co jest grane?
Stary, tu na pewno ktoś był. Leć sprawdzić, czy go tam nie ma. Jest tu ktoś? Halo? Rozejrzyjmy się jeszcze raz tutaj. Ej, czy my nie zamykaliśmy drzwi przypadkiem? Wydaje mi się, że zamykaliśmy. Patrz! Tu jest dopisane coś. Mr. G, etap trzeci chyba. Garaż! Stary, ja się zacząłem tak bać już. No ja tak samo, stary, no ale co zrobimy? Ja nie wiem. Stary, teraz już na pewno wiemy, że zamknęliśmy drzwi. Dobra. Mam nadzieję, że tu już one się nie otworzą. Mam nadzieję, że już rozwiążemy, stary, tą zagadkę w garażu i to się skończy. Stary, też już chce to skończyć? Nie, nie ma opcji, żebyśmy tu coś znaleźli. Stary, nie, on mówił o piłce, o tenisie. Basen, o basenie. Ty, i co, stary, jest tam coś? Nie, tu nic nie ma, mówię ci. No, co ty gadasz, czekaj, ja jeszcze sprawdzę. Ty, Grzesiek. Co? Była? Ja przegapiłem taką kopertę? No, ale... Ty, co jest? Tu nie jest tylko sama kartka. Co ty gadasz? Patrz co to jest! Nie wiem, czy ja to mogę dotykać, stary. Tak, to jest pendrive. Kurde, co jest napisane? Patrz! Znowu ta sama kartka z kluczem, co tam była. Komputer? Poznajcie moją siostrę. Siostrę? To goblin ma siostrę? Musimy wsadzić tego pendrive'a do komputera. Gorzej, jakiś jest wirus. Trzeba zaryzykować chyba. Nie no, stary, ale czemu goblin chce, żebyśmy poznali jego siostrę? Nie wiem. Patrz! No nie gadaj, że... Nie gadaj, że drzwi są znowu otwarte, nie. Musimy tam iść. Mamy go! Na ziemię, Gleba! Nie ma. Grzesiek. Stary, no zamykaliśmy. Daję sobie rękę uczuć, że zamykaliśmy. No to musi być tam. Ale jak on by tu właził? Nie ma szans, żeby tu wejść. Patrz, nawet nie ma śladów. Jak ja bym stanął, ślady od razu zostają. Dawaj tego pendrive'a, sprawdzamy, stary. Dobra, dawaj, bo... Trzeba klucz znaleźć od tych drzwi i zamknąć to po prostu. Stary, mam nadzieję, że to nie rozwali mojego komputera, nie? Jest. Goblin. Odpalamy. Dobra, odpalam, stary. Najmłodsza siostra uwielbiała się. Co jest? Bawić. On miał młodszą siostrę? Szczególnie często bawiliśmy się w naszym ukochanym ogrodzie. Uwielbialiśmy bawić się w teatr i śpiewać. Tata zbudował dla nas nawet scenę z desek. Nadal często tam się bawię, a wy się macie czego bać. Ha. Goblin. Ty, jaka scena? O co chodzi? Gdzie w ogrodzie? Gdzie deski jakieś? Gdzie... Chcesz tam iść, czegoś... powiedział, że mamy się czego bać, a ty chcesz tam iść? Stary, to co, zostawimy to tak? Trzeba to rozwiązać, o co w tym chodzi wszystkim? Gdzie na ogrodzie są deski, gdzie jest scena jakaś? Stary, a wiesz co jest najdziwniejsze? To, że drzwi od goblina są tutaj, czyli gdzieś za szafami jest pokój, zobacz. Tu są drzwi od goblina, no. A tu jest pusta przestrzeń, w sensie, wiesz, nie ma nic dalej za tym. Więc ten pokój goblina też trzeba jakoś otworzyć, bo wydaje mi się, że tam będzie coś dziwnego. A tu te książki? Też nic. Ej, to nie są te same kartki, co my znajdujemy cały czas? I właśnie, ty. Czy one on są tu bardzo je składował? Podobne. Używa naszych kopert, używa naszych kartek i markerów, czyli prawdopodobnie ma dostęp do domu, czyli ten pokój goblina jest przejściem tajemnym do naszego domu. Mówię, dobra, dawaj, szukamy tej sceny. Dobra. I to jest, patrz, jest, to jest zrobione z desek. Ty, patrz, czerwona koperta, czerwona taśma i czerwony sekator. Co jest grane? Ej, Beskidu, to jest scena! No to jest z desek, nie? On mówi, że to ma być z desek. Dobra. Ty, myślisz, że ten sekator nam się przyda? Mi się wydaje, że nie bez powodu jest czerwony i wszystko może, jest czerwone. Może, stary. Patrz, czwórka! Trzecie zadanie było w garażu, to jest jako czwarte. No. Czemu otworzyłeś moje łóżko? Mieliście tylko jeden wybór. Łóżko jego otworzyliśmy? Stary, chodzi o trumnę. No bo co innego otwieraliśmy? Drzwi nam się nie udało otworzyć. No. Trumna. Trumna to jego łóżko. Stary, co my żeśmy zrobili? Ale żeśmy odwalili Mikołaj. Trumnę, żeśmy, to jest jego łóżko, jak on tam śpi, to przecież to jest psychopata. Ja tu więcej do ciebie nie przyjeżdżam. Patrz! Ty. Jest coś czerwonego. Ej, wcześniej czerwonego nie było, co? No nie było, na bank nie było. Czwórka, to dalej czwarte zadanie, kontynuacja czwartego zadania. Ty stary, ale zanim otworzymy, pamiętaj, że mieliśmy mieć karę. No właśnie. Jest! Kara. No poczujesz to, co ja. Samotność i zimno. Masz zostać zakopany w trumnie, albo T-Squad czeka kara. Czyli albo ja dostaję karę i zostaję zakopany w trumnie, albo cały T-Squad. Nie no, chłopaków, nie mogę wkopać w tą akcję. Stary, jak to jest pułapka? W tej śmierdzącej trumnie nie ma opcji. Co jak to jest pułapka? Stary, ale mam jeden pomysł. No. Możemy go przechytrzyć. Ja do tej trumny nie ma szans, żebym wszedł. Zobacz, jak ona wygląda. No. Nie ma opcji. Ale mam pomysł, żeby go przechytrzyć. Chodź do altany. Stary, zadzwonię do Matiego. Mati się zna na budowaniu. Poproszę go, żeby zbudował mi taką samą. Stary, to jest jedyne wyjście. Ja nie zamknę się, nie dam się zamknąć w tej brudnej, śmierdzącej trumnie. Tym bardziej, że ten psychopata tam był zamknięty przez długi czas pewnie. Pewnie tak, ale... Stary, ale to będzie cały czas w warunkach kontrolowanych w takim razie, bo inaczej nie ma opcji. Ja dzwonię do Matiego, czekaj. Może Zipek by mi też pomógł ewentualnie zbudować tą trumnę. Stary, jak będzie trzeba, to ja ci pomogę. Spróbujemy jeszcze raz do Matiego zadzwonić, może odbierze. Siema, Mati!
Słuchaj, mam do ciebie pytanko. Ty pewnie tego nie wiesz, może widziałeś. Tam trumnę znaleźliśmy u nas na podwórku, nie? Słuchaj, mam pytanie. Ciężko mi opisać całą sytuację, co się dzieje, ale czy ty byłbyś w stanie zbudować mi taką samą, tylko że świeżą, żeby nie była śmierdząca ani nic? Dostałem karę, że mam być zakopany w trumnie żywcem, bo inaczej cały T-skład dostanie, pożałuje tego. Nie, no to muszę ci pomóc w takim razie. Nice, dobra, to tylko zapytam Zipka, czy może ci by pomógł i to zrobimy, dobra? Bo dobra. Już się powoli ściemnia, ale mam nadzieję, że damy radę. Dobra. Zipek? Mam pytanko do ciebie, słuchaj. Ciężko mi opisać całą sytuację. Więc mam przerypane troszeczkę, przekichane. Muszę zostać zamknięty w trumnie. Nie wiem czemu, ale dostałem taką karę. Znaczy wiem, bo miałem wybrać jedną kopertę, a wybrałem dwie i mam karę. I stary, żeby was ratować, muszę zostać zamknięty w trumnie. No, trzeba zbudować taką samą, tylko że świeżą i czystą. I Mati się zgodził. Pomożesz nam? No. Please, tak? No. Dobra. Mati za niedługo przyjedzie i zaczynamy budować. Stary, nie bój się, ja nas uratuję. A wy widzowie, koniecznie subskrybujcie ten kanał i zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Yo.